Wiecie, jak przekazać sekretną wiadomość, na przykład list, który może przeczytać tylko ta osoba, która zna w sekretny sposób? Od razu mówię, że sposobów na to jest bardzo wiele, ale moim zdaniem najlepszy to pisanie mlekiem. Mleko to mieszanina wody, tłuszczu, białek i cukrów. Wszystkie te substancje zbudowane są z atomów węgla. W wyniku ogrzewania następuje reakcja zwęglenia, czyli wydzielania się węgla pierwiastkowego. To z kolei powoduje czernienie silnie ogrzewanej substancji. W przypadku cukrów zwęglanie nazywa się karmelizacją. W mleku cukrów jest całkiem sporo, ale to laktoza jest tym najważniejszym. Z ogrzewanej laktozy wydostaje się woda, a w wyniku tego zachodzą reakcje izomeryzacji i polimeryzacji. Jakkolwiek strasznie to brzmi, finał jest taki sam. Cukier zaczyna ciemnieć, aż całkowicie zczernieje. Karmelizacja odpowiedzialna jest za przyrumieniony kolor upieczonego ciasta, o czym nakręcę osobny filmik, a nawet za ciemnobrązowy kolor spalonych ziaren kawy. Gdy list mlekiem jest już napisany na kartce, nie widać ani jednej litery. Po to, by te się pojawiły, trzeba go ogrzać. Najlepiej na elektrycznym palniku albo na patelni. Świeczka czy otwarty ogień jest trochę niebezpieczny. W końcu kartka może się zapalić. Nauka to lubię na YouTube i na Facebooku.